body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem, moje kochane osiorki, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Asy Pancerne, tym razem Big Bastek, Bastolini, który będzie nam pokazywał, jak grać na Glei. Dla mnie idealna bitwa do Asów Pancernych, bo jak wiecie, ja na artylerii umiem to nie, ale lubię grać bardzo. Amerykańska artyleria 9 tieru, którą także posiadam w garażu, ale jeszcze stokową. Zbieram teraz exp, żeby kupić gąski, żeby móc zamontować moduły, bo niestety na początku tam nie wyrzucimy nic. Jest to smutne, bo celność, przeładowanie, etc., etc. Cierpi na tym bardzo. Bastek, słuchajcie. Pierwsze, co bym chciał zrobić, to kontrolować artylerię. Zacny plan, dobry plan, natomiast ja bym na jego miejscu już robił coś innego. Już tutaj nie widać wystrzału. Ja bym już strzelał w te czołgi. Patrzcie, tu jest przestrzał, bym już walnął w Conqueror'a, ale no Bastek jest bardziej doświadczonym graczem. I po prostu wie lepiej. Ale tutaj patrzę, strzału nie widać, nic nie leci. No, Bastek nie widział strzału, zrezygnował. I teraz widzicie, będzie łoił ciężkie czołgi. W Conquerora, tak myślę. Na pewno bitwa, słuchajcie, warta strzelania. To też byłoby bicie. Ale patrzcie, Bastek nie lata między celami bez sensu. Woli walić blinda tutaj niż się przestawiać. Może to jest coś, czego ja nie potrafię robić. Co mi tak dobrze nie wychodzi? Jest arcioszka, słuchajcie. Jest arcioszka, Bastek wali arcioszkę. To jak to się często mówi, jest plus 15 do skilla, jak się zabija artylerię wroga. Kontrowanie jest dosyć trudne. Bastek celuje w drugą artę. No, Bastek widzę się wziął za kontrowanie artylerii pełną gębą. Artylerie są, że tak powiem, groźne na tych dużych tierach. Rzadko przeładowują, ok, ale jak rypnął, to rypnął. To by ciekawi, zobaczcie, Bastek się nie przestawia. To też jest ciekawe. Zupełnie inna taktyka grania. Bym już oddał kilka pestek w inne czołgi, ale z drugiej strony to też tak może być, że to jest po prostu mój błąd, że nie mam cierpliwości. Dokładnie, patrzcie, Bastek skontrował tą artylerię i to jest piękne. Podejrzewam, że czekał na poglądzie na wystrzał. Jak tylko wystrzał miał miejsce, Bastek strzelił. Jeden już frakson. Piękny. Piękny jest. Gdzie teraz Bastek będzie mierzył? O! Była pomoc kliknięta przez sojuszników naszych i Bastek nie czeka. Pięknie, nie ma rozbłysku, czyli centralne trafienie w pojazd przeciwnika. Dla mnie bomba. To teraz. No, Bartek widać, Bastek tutaj nie popuści żadnej artylerii. Zmieniamy cel. Jesteśmy przeładowani. Tutaj był jakiś lajcik do ustrzelania. O, pięknie, pięknie. Aj, siaś, siaś.
Może było trochę poczekać, ale on się ogłuszał, mógłby inaczej pojechać. Bastok się przestawia. Podpadł, że tak powiem, artylerią, które zostały w bitwie, więc dla bezpieczeństwa robimy przestawkę. Trochę tych pocisków oddanych. Tam też podejrzewam, że Bastek szuka lepszego miejsca. Wie, że tutaj, w tym miejscu nie ma nikogo, bo wygraliśmy tą część, więc się przestawię, żeby mieć lepsze bicie tutaj. Ja bym kampił w szakach, ale słuchajcie, co gracz, to inna taktyka. Bastek jest dużo lepszym artylerzystą niż ja, więc trzeba. Trzeba, słuchajcie, podglądać lepszych, proszę bardzo. To się robi niebezpiecznie, ale jakby tak trafić. No pech, pech, pech. Poszły dwie pestki od artylerii. I jakiś nasz tam, kurde, sojusznik był. Był szybszy. Ale patrzcie, Bastek już oddał sporo blindów. Uszkodzenia zero, a już wiemy, że ma przynajmniej jedno uszkodzenie. A wydaje mi się, że tam też mogło coś wpaść z odłamków przy tym strzelaniu w artylerię. Tego zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo kilka ładnych strzałów już było. I patrzcie, gdzie jedzie Bastek. Bastek jedzie na górkę, to jest dopiero ciekawe. Nie chcemy tak się nadziać na postrzał naszego nieprzyjaciela, ale tam jest, zobaczcie, centek tam jest. Bardzo ciężki strzał. Właśnie, bo jest bardzo szeroki celownik, jest pod kątem, a takie strzały, to też wiem jako artylerzysta, bardzo rzadko wchodzą. Tutaj niestety tutaj było tak samo. Ale patrzcie, Bastek jest teraz tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. I to jest piękny plus, bo jak będą szukali arty, będą w drugą stronę. Bastek będzie miał więcej czasu, żeby łowić przeciwników. Bardzo ciekawe. Chodźcie, nasza drużyna poza Tortoisem ustawiła się na full obronę. Lipa, że nikt nie świeci. Czy Bastek będzie walił blindy? Ja bym teraz na jego miejscu nie strzelał. Dlatego, że... O, tu był wystrzał z arty, widzieliście? Gdzieś tutaj poleciał. Czy tutaj, czy w innym miejscu? Wydawało, że to było wcześniej, tylko ja jestem na złym podglądzie. Też nie mogę cofnąć powtórki. Tutaj był, tutaj gdzie stała Agda. A nie tu. Ja też nie patrzyłem ze złego trybu, więc ciężko powiedzieć. Czy on wie, że tutaj się gdzieś kręci Agda, tak? W tym miejscu gdzieś jest. Oddany, może będzie widać pocisk, jak strzela Arta. Dosyć długie przeładowanie tej artylerii. No to jest zawsze ciekawe. Takie coś. Ja bym też teraz chyba kampił, nie wiedział go celować, ale na pewno by nie celował w artylerię. Szukamy tej arty, szukamy, ale tak się gra na tych dziewiątkach, dziesiątkach. Jedni mówią, że nuda, ale ja uważam, że to jest bardzo ciekawe. W sumie zobaczcie, no nikt inny tutaj się z czerwonych nie pojawia. Więc tak naprawdę jedyne co nam zostało to szukanie artylerii.
Mamy ten plus, że wiemy, gdzie ona mniej więcej stała. Tak, a jest też racja w tym, że jest trwał kampi tam. Po co? No i co? I cisza. Leopard, kurde, on ma dobry spod w miarę. Czemu on gdzieś tam nie podjeżdża? Chociaż to jest w tej chwili tylko podjazd na Open. Jakby wyjechał. O, STV dostał. Ciekawe od kogo. No nam pozostaje tylko kampienie. No przestaw się tam. Cześć i czołem, moi misie kolegowie. No, niestety jestem zmuszony wrócić do poprzedniej bitwy, bo nam się niestety wzięła i brzydko, słuchajcie, skraszowała. Bastuś, właśnie nasz kochany artylerzysta, poluje na artylerię. Tutaj stąd leciał strzał niedawno. No i Bastek szuka jakiegoś ruchu, drzewka, czegokolwiek. No i przy okazji czeka na jakiś kolejny cel do zdobycia. Coś nam się zbugowało, tylko delikatnie, bo nie widzimy uszkodzeń w ogóle. A Bastus, jakich zdobędzie sporo w tej bitwie. I na pewno będzie tutaj, słuchajcie, jeden strzał, który będzie, że tak powiem, pasjonujący. Tutaj znowu blindziki. Artylerii tak średnio wychodziło, ale słuchajcie, fragów będzie jeszcze dużo. Dużo kampienia na razie, dużo takiej pracy, że tak powiem, organicznej, ale zaraz będzie przestawienie i no, strzał, powiedziałbym, strzał dekady. Może nie dekady, ale zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, tylko czekam, aż się Bastek przestawi, bo tutaj zostało nam dosyć poważne, słuchajcie, pojazdy do zniszczenia. Jest Skorpionik, jest Eleven, bardzo groźny Light, jest Wulfowiec, jest artyleria, także jeszcze tych celów do zniszczenia jest. Bitwa jest w martwym punkcie, czyli po prostu coś się dzieje, ale jeszcze nikt nie jest wyświecony. Mamy raczej dobre pozycje, bo przeciwnik jest na otwarciu. Tylko w lasku może się skryć, a tak naprawdę nasze pojazdy, które stoją na linii torów, są w stanie, że tak powiem, pojechać przeciwników. Śpieszymy troszkę czas. O, i Bastus się przestawia. I to jest, słuchajcie, strzał. Zobaczcie, objeżdża Tortoise'a. Nie muszę dobrze widać, ja wam to przewinę. Albo sobie daruję, bo się wczytuje znowu 2 tygodnie. Ale zobaczcie, Eleven się pokazuje. Na górze. I co on będzie robił? No, na logikę. Będzie chciał objechać naszego żółwika. Który stoi tutaj. Okej, okay, zaraz go zniszczyli i tak dalej, ale ten strzał zza budynków
No po prostu magia. No widzicie, a Bastek znowu. Wie, że tutaj czai się artyleria, a to jest przecież zło. Czy trafimy? Nie. Nie udało się, więc pewnie zaraz będzie szybka przerzutka. I już trzy fragi, słuchajcie. Już są trzy fragi, no pięknie. A przeciwnicy tylko czekają, żeby ich złoić, zobaczcie. Ostatnio tak trochę celuje do przodu, bo tamten przecież będzie jechał. Tamten przecież będzie jechał. Końcówka. Końcówka, słuchajcie, jest zabójcza. Było 0 fragów, są 4. Na pewno tutaj, jak Tiger T30, oni wszyscy mogą teraz całować Bastusia po nogach. Na początku kamperstwo. Blindowanie warte. Ja jestem generalnie przeciwny, ale końcówka po prostu jest oszałamiająca. Bastek celuje trochę przed, trochę obok. Tam, gdzie się przeciwnik będzie cofał i blindzik. Nie wiadomo, czy trafiliśmy. Chyba tak, były jakieś ogłuszenia. To możliwe, że jakiś demon z ułamków też wszedł. Celujemy za niego. Tutaj został tylko jeden pojazd, słuchajcie. I możliwe, że jak go wyświecimy, to Bastuś będzie pierwszy, jeżeli chodzi o damage. Tutaj też Masza weszła blindów i niestety Bastek mi nie wysłał plansz, ale no... Bastek jak Bastek, no człowiek, któremu można zaufać. Słuchajcie, w tej bitwie tutaj wam wychodzi 600, ale Bastek ma ponad 4000 damage'a. Masa blindów powchodziła, które Bastek strzela. Także... Tak to jest na artylerii, nie wszystkie strzały widać, jak się mądrze celuje. To czasem wychodzi, słuchajcie, pięknie. Silniczek, czy jest do przodu, bo on jedzie. A i patrz, też mądrze poczekał Bastek na sklejkę, bo na sklejce już wiesz, że przeciwnik nie odjedzie za daleko. Ja bym pewno strzelił wcześniej. To są takie niuanse, których się uczyć muszę. Zobaczcie, artyleria 9 tieru, 5 fragów. To jest naprawdę kawał dobrej roboty, szczególnie, że jak wiem, tego damage'a było łącznie 4400, a Bastek nie wali. Mówiąc brzydko, na pałę, nie strzela po to, żeby strzelać, tylko po prostu myśli nad tym, co robi. I jest to chyba coś, czego ja się jeszcze jako artylerzysta nauczyć, słuchajcie, muszę. A tymczasem, Bogmasem, dziękuję wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia na kolejnym odcineczku. Pa, pa!